Siemanko byczki, z tej strony Lisandro Lopez. Wyszedł nowy pik z ikoną Meet or Prime, więc dzisiaj robimy pika z ikoną Meet or Prime na głównym koncie. I do tego jeszcze mamy szalone player piki. I moi kochani, standardowo 1500 łapeczek do góry pod tym odcinkiem. I zabieramy się za tego pika na Road to Glory, bo dzisiaj robimy na głównym koncie. Więc jeśli chcecie, podobają wam się takie piki na moich głównych kontach, to zostawiajcie po prostu łapeczkę do góry i chwalcie się obowiązkowo, co wy potrafialiście w tym player piku, bo na ten moment otwieraliśmy już kilka player pików u widzów i te piki oddają. Nie wiem, jak będzie u mnie, nie wiem, aczkolwiek się domyślam, że może być nie najlepiej, ale ogólnie te piki raczej są lepsze niż gorsze. Zobaczymy. Na ten moment mamy połowę listy po prostu, 6 pików. Matko jedyna! Wow! Martinez Lautaro, witamy serdecznie, 87. Chłop ma włosy jak ja, nie? Lautaro Martinez wjeżdża do naszego składu. Pierwszy walkout i to już jest tak naprawdę uśrednione dwa walkouty na jedną listwę, czyli jeden walkout na połowę listwy. Jestem zadowolony, mega, fajnie, pokczem, naprawdę. Vela, 83, lecimy dalej, lecimy dur. Mertens, a może wymienny, chyba nie. Wymienny, pięknie, let's go. Fernando, 84, w porządku, lecimy. No i ostatni? Naprawdę, dało po prostu przyjemnie, dało. Dało może nie jakoś mega dobrze, ale dało po prostu przyjemnie. Bo mamy 8-7, mamy 8... Nie, no jest naprawdę dobrze, jestem bardzo ukontentowany. I jeszcze do tego mamy jakieś paczki tutaj przygotowane. W sensie przygotowane, no... Zapracowaliśmy na te paczki, więc tutaj nie można mówić o przypadku, jest kolejny walk. Francjacjem! Pogba! W ogóle, widzowie, wczorajszy odcinek z 30 paczkami, gdzie trafiliśmy na Zario Prime Lumpa Pumpa. Wow, ej, spoko, naprawdę spoko. No i pokazywałem wam kuponik. On nie siadł. Niestety Real Betis postanowił delikatnie strollować nasz kuponik, bo tylko on nie siadł, a byłby, no, przyjemny zarobek. Ale postanowiłem, że po tym Betisie jeszcze... Real wygra. No i Real wygrał za taką samą staweczkę i ogólnie do 45 minuty meczu Real Madrid PSG byłem na minus 200, a pod koniec, no na koniec meczu jestem plus 22, jeśli chodzi o wczorajsze typowanie, a to wszystko oczywiście już wiecie, jeśli śledzicie mnie na Instagramku. Lisek Poduga HD, tam na dole, ale dobrze daje. Arnold Schwarzenegger, 87. Dobrze. Dobrze, bo na tego pika im więcej będziemy mieć... Ja cię kręcę! No przyjemnie! Jest przyjemnie, widzowie. Jumbo Premium Gold Pack. Ostatnia paczka przed przejściem do playa pika. Takiego potężnego. Ale dobra, ale no nie będę narzekał, widzowie. Narzekanie w tym momencie... No byłoby co najmniej niestosowne. Co najmniej niestosowne. Więc jest ok, jest w porządku. Lecimy do pika. Pierwsze SBC, 86 rated skład. No na limicie. W sensie główną rolę w tej SBC odegrały te karty, które trafiliśmy kilka sekund wcześniej. Więc i tak jestem zadowolony, że to zrobiliśmy, no ale podejrzewam, że każde kolejne, dosłownie kolejne SBC będzie trzeba już kupować. I to jest przykra wiadomość. Niemcy, oj. No nie, źle. Jest źle. Schulteberg, let's go. Na Quixelka 15 tysięcy. Pięknie. Bardzo dobrze. Jestem bardzo zadowolony i lecimy do kolejnego. O, sprzedał się James w ogóle. Bo sprzedajemy tego Rubena Diasa. Tak by the way. W tym momencie, podczas ostatniego odcinka, gdzie trafiliśmy Filipa Lama, kilku z was narzekało w komentarzach, że o jak to Filip Lam, jaki clickbait, że traf do pierwszego składu. Moi kochani, no tak się właśnie zdarzyło, że Filip Lam wleciał do nas do pierwszego składu i nasz zespół wygląda w tym momencie w ten sposób. Zapomniałem wrzucić jeszcze części z Mkhitaryanem, którego zrobiliśmy, tak by the way, i on wygląda potężnie. Naprawdę, spójrzcie na to, 27 spotkań, 13 bramek, 7 asyst, świetna, cudowna, fenomenalna karta
I do tego sprzedaliśmy Rubena Diasa, sprzedaliśmy Jamesa, wleciał niewymienny Atal, którego trafiliśmy w sobotnim odcinku, no i do tego wleciał także Philip Lahm na pozycji środkowego pomocnika defensywnego. I dzięki temu wykorzystujemy te wszystkie karty, które mamy niewymienne. I dzięki temu też mamy pieniądze na content, a contentem właśnie chociażby jest taki Playa Pick, którego dzisiaj możecie być świadkami na tym... na tym naszym YouTube'owym kanale. Tak to wygląda, moi kochani. Zidane z Lahmem na pozycję śpeka. Lahm idealnie dopełnia pozycję środkowego pomocnika, no bo Zidane to jest karta ofensywna, Zidane strzela, Zidane asystuje, a Philip Lahm bez problemu zabezpiecza tyły. No i to jest taki przecinek po prostu. I do tego Mateos na środku obrony też robi fajną robotę, szybki, zwinny, po prostu w porządku, z Rudigerem, Roberto Carlosem i Atalem robią fajną robotę. Dlatego tak to wygląda, ale mam nadzieję oczywiście, że dzisiaj w końcu trafimy coś, co wywali nas z babci, tak po prostu. I tyle, ale to za chwilkę. Lecimy. SBC numer 2, Submit Squad, 87, wszystko kupowaliśmy, albo prawie wszystko, więc... 2 na 10, ale no, byliśmy na to przygotowani. Może odda tutaj, na przykład jakiś Birthday Suarez. A może jakiś Birthday Gold Rare Card? Też spoko. Kolejny SBC, 87 Rated Squad. No i może teraz coś da. Umówmy się, no kurde, dobrze by było, nie? Jak w poprzedniej nie dało, to może tutaj coś tak delikatnie byśmy przykombinowali. Ach, a były historie, że jedni trafiali na przykład jakieś potężne karty Food Birthday, jedni trafiali ikony jeszcze z paczek z ikonami. No, nam to nie jest dane na ten moment. No i mamy ostatni player pick, submit squad, yeah baby. Checking your squad. No jest, w gotowości. Jest w gotowości. Mid or prime, icon player pick. Lewy, prawy, środkowy, w sensie odwrotnie. Odpalamy i niech się dzieje, co się ma dziać. Nie ma duplikatu, czyli to już jest winek. Już jest winek. Hadzi. Hadzi na środkowej ikonie. No fatalnie. W sensie, no fatalnie. No wygląda to fatalnie. No szczerze. Wygląda to fatalnie. I tyle. Prawo w ciemno. Wybieramy ostatnią kartę. No i w ciemno sobie to wybierzemy, bo co nam zostało? Ani Hadzi, ani Zola to nie są karty, szczególnie w tym piku za 600 tysięcy, które mogą zmienić oblicze jakiegokolwiek klubu. Po prostu, no nie są. Wszystkie narodowości poza najlepszymi już mamy za nami. Sprawdzamy teraz najlepsze. Zacznijmy od Anglii. Nie ma. Anglii nie ma. Teraz Hiszpania. Hiszpanii też nie ma. Włochy. Włochów też nie ma. Argentyna? Też nie ma Argentyny. Okej. Okay. Portugalia. Netherlands. Kurde. Germany. Okej. Okay. Czyli z tego co rozumiem, została Brazylia i została Francja. Ula la la la. No Francji raczej być nie powinno. Ale... O nie! Lohomblą! Co za zaskoczenie! Nie, no tak serio, to już wiemy, że trafiliśmy niestety tego bambaryłarza i... Lohomblą! Szkoda, szkoda, ale to faktycznie tak było, że ostatnia karta została i tą ostatnią kartą był Lohomblą, no co mam powiedzieć, no moi kochani. Kurczę pieczone.